Zaczęło się od uruchomionej w ratuszu skrzynki dobrych pomysłów. Jeden z nich podsunęło urzędnikom mieszkanka osiedla Piaski. Ci go podchwycili, dzięki czemu w grudniu przy ulicy Sobieskiego zadebiutowała Rób Pieciarnia, pierwszy miejski bazar rzeczy używanych. Nawiasem mówiąc, nazwę również dali mu legionowianie. Wszyscy, którzy chcą się pozbyć starych gratów, rupieci, rzeczy niepotrzebnych, już nieużywanych, z których dzieci wyrosły, zabawki, którymi się nie bawią, mogą tutaj w pierwszą niedzielę miesiąca przyjść i sprzedać, wymienić, oddać to, co jest w domu niepotrzebne. Szybko okazało się, że wyjęty ze skrzynki pomysł był dobry nie tylko z nazwy. Wkrótce po organizacyjnym rozruchu legionowianie tłumnie ruszyli na bazar, zarówno w roli sprzedawców, jak i kupujących. W każdym domu myślę, że jest tyle rzeczy, że z chęcią każdy się tego pozbędzie, a jeszcze jak przy okazji zarobi, to jest zadowolony i w domu luźniej i ktoś inny się ucieszy. Dla mnie to jest super pomysł, w ogóle pochodzić sobie, pooglądać różne rzeczy, może coś kupić. Właśnie ja dla córki kupiłam bardzo dużo rzeczy, teraz ubranek. Jak ktoś nie chce dużo pieniędzy wydać, a naprawdę fajne rzeczy kupić, to warto tu przyjść. Oprócz ubrań, zabawek i książek można w rupieciarni trafić na perełki w rodzaju adapteru bambino czy używanych pomidorów. Sęk w tym, że w myśl giełdowego regulaminu tych ostatnich w ofercie być nie powinno, podobnie jak stoisk zawodowych sprzedawców staroci. Miała to być wyprzedaż garażowa, coraz więcej się takich osób pojawia i no na razie miejsca są, ale w pewnym momencie pewnie zabraknie dla ludzi, którzy chcą przyjść po prostu z domu wyprzedać. Urzędnicy problem dostrzegają, póki co starają się jednak go nie wyolbrzymiać. To nieuniknione, tego się pewnie nie da wyeliminować, chociaż widzę, że te osoby, które pewnie zawodowo się tym zajmują, też pilnują, żeby były to rzeczy używane, więc właśnie nie można im zarzucić, że oni tutaj prosto z hurtowni przywożą rzeczy do sprzedania. Myślę, że jeżeli takich osób będzie bardzo dużo, będziemy to na pewno starali się skontrolować. Tak czy owak, bazarowa wymiana handlowa ma się w Legionowie nadspodziewanie dobrze, a zdaniem bywalców mogłoby jej być nawet lepiej. Raz w miesiącu to jest za mało. Tak przynajmniej ze dwa razy w miesiącu by się przydało. Bo naprawdę dużo ludzi tutaj przychodzi i poluje po prostu na tę okazję. Mimo że podobnych sugestii pojawia się więcej, o zagęszczeniu bazarowego kalendarza miasta na razie w ratuszu nie myślą. Rozważają natomiast wzbogacenie go o innego rodzaju wymianę handlową. Taką rzecz można większego kalibru. Mam taki pomysł, musimy to sobie jeszcze przegadać, żeby umożliwić mieszkańcom może dwa razy w roku przy okazji wywozu tych wielkogabarytowych odpadów wyprzedaż garażową. Czyli to jest taki pomysł, który mógłby przywędrować do nas z zachodów, ze Stanów Zjednoczonych. Możliwość wyprzedaży takich dużych rzeczy, które ciężko jest po prostu z domu wywieźć. Cieszy fakt, że zapatrzeni na zachód rodacy coraz częściej kupują stamtąd nie tylko konsumpcyjny styl życia. Moda na dawanie używanym rzeczom drugiej szansy przyjmuje się najwyraźniej także w Legionowie. I zamiast powodem do wstydu staje się źródłem uzasadnionej satysfakcji.